Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia. Pani bratia i sestry, drodzy przyjaciele. Musím sa vám priznať, že veľmi som sa tešil, radoval som sa na túto chvíľu. Musím vám priznať, že bardzo cieszyłem się na ten czas. Keď budem môcť prísť medzi vás. Kdy będę mógł przyjść tutaj. A musím vám sa priznať, že sme už veľmi pekný čas prežili v Lodislave. I muszę vám zdradiť, že prežiliśmy už dobrý čas v Lodislave. A skutočne taká prítomnosť Pána Ježiša bola. I rzeczywiście była tam taka nami. Obecność Ducha Świętego między nami. A to pôsobilo veľkú radosť. I to sprawiało v nás veľkú radosť. Dovolte, aby som hneď na začiatok odovzdal veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Pozvolte, že na počiatok zaraz oddám vám srdečné pozdrovenia z Komárna. Lebo mnohokrát sa mi to stáva, že zoberem so sebou pozdravy a doma potom ich vybalím znovu a hovorím, ej, neodovzdal som niečo. Wiele razy mi się przydarzyło, že vziąłem ze sobą pozdrovenia od braci i potem wróciłem z nimi do domu, zapomniałem mi oddać. Aha, potom ma to tak trápi. I potem... Že tú lásku bratov a sestier som neodovzdal. Potem tam, jestem smutny, že tą miłość braci i sióstr nie przyniosłem do vás a zabrałem z powrotem. Skutočne, bratia a sestry, vás veľmi srdečne pozdravujú. Takisto moja manželka. Bratia i sióstry srdečne pozdravujem, tak samo moja žena. Aj s deťmi. I deti. Keď som odchádzal, tak stáli vonku. Kedy vyjeżdżałem, to stáli na zewnątrz. A kývali mi. I machali mi. A ešte volali za mnou, pozdravuj. I volali ešte do mne, pozdraviaj. Tak prinášam vám tieto veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy. A więc przynoszę vám bardzo srdečné pozdrovenia od braci i sióstr. A to nie len z domu. To nie tylko z našeho domu. A nie len od tých bratov a sestry, ktorí sa schádzajú v našom dome. I nie tylko od braci i sióstr, ktorí zgromadzajú sa v našom domu. Ale veľmi mnoho miest som navštívil odtedy, ak sme sa nevideli. Ale od tej pory, co nevidelišme sa, to bardzo veľa miest odviedzívam. Bol som na mnohých miestach Európy. Byłem na wielu miejscach Európy. Kde ma Pán Boh posiela. Kde Pán Boh posielal mne. A posledne som chodil, mal jedno turné, ktoré som išiel cez Švajčiarsko, Nemecko. Ostatnio miałem jedną podróż, jechałem właśnie przez Szwajcarię, Niemcy i Czechy. A zovšadiaľ vás kázali, bratia, sestry. Veľmi srdečne. Z každého pozdravili. Miejsca prosili, żebym bardzo serdecznie vás pozdrowił. Všade sa ma pýtali, že kde všade. Všade pýtali mnie, dokąd ja zmierzam. Tak som povedal, že chodím aj do Polski. Ja mówię, że zmierzam do Polski też. Jastrzębie. Do Jastrzębia. A okolie. I okolicy. Ale aj na mnohé iné miesta. Ale też na wiele innych miejsc. A tak mi kázali bratia, sestry, Elchial, aby som vás srdečne pozdravil. Prosili, żebym vás srdečne pozdravil i stamtąd. Priznám sa vám, že na mnohých miestach, kde chodím, mnoho povzbudenia mi Pán Boh dáva do služby. Priznám sa vám, že v wielu miejscach, kde ja jestem, wiele otuchy mi Pán Boh dodaje do služby. A mnohí sa ma pýtajú, bratčanko, odkiaľ bereš toľko sily a toľko odvahy? Wiele z nich zadaje mi pytanie, skąd ty bierzesz, braciszanko, tyle siły i odwagi, żeby służyć? A tak sa neunavíš v tom. I nie zmęczysz się przy tym. A tak ja môžem veľmi jasne vydať svedectvo. Ja mogę bardzo jasno zaświadczyć, że ja nie niesię swoje rzeczy. Że ja nie przynoszę wam rzeczy ode mnie swoje. Ale prinášam rzeczy, ktoré patria Pánu Ježišovi. Ale przynoszę rzeczy, które należą do Pana Ježiša. Pre mňa sú to nádherné poklady. Dla mnie to są cudowne skarby. To sú perly. To są te perły. Ktoré sa zatrblietajú v mojich očiach. Ktoré zawsze widzę w moich oczach. A mnohokrát veľa plačem. I wiele razy płaczę nad nimi. Ale nie preto, že by som bol z toho nešťastný. Nie dlatego, že bym był nieszczęśliwym. Ale som plačem od radosti, zo šťastia. Ale płaczę ze szczęścia i radości. A tak vám poviem jednu takú skúsenosť. Poviem vám jedno také doświadczenie. Ktoré som zažil pred niekoľkými dňami v Nemecku. Ktoré właściwie miało miejsce pred kilkoma dňami v Nemčech. A ten brat, u koho som bol ubytovaný, on odišiel do zamestnania. Ten brat, u kogo mieszkałem, poszedł do pracy. A ja som sedel v tej jeho fotelke. Siedziałem w jego fotelu. A tak som sa modlil. I modliłem się. A vyznával som Pánu Ježišovi, že ho miluje. Vyznávalem Pánu Jezusovi, že go kocham. A že chcem byť
jemu verný. I že chce byť jemu vierny. A chcem ho nasledovať. I chce ho nasledovať. Za každých okolností. Za všetky, ve všetkých okolíčnostiach. A tak som vnímal, že Duch Svätý prichádzal. I tak čujem, jak Duch Święty przychodził. Naplňal moje vnútro. Vypełňal moje vnętrze. A plakal som. I plakałem. A vyznával som, milujem ťa, Pane. I vyznávajem, kocham ťa, Pane. A naraz Duch Svätý prehovoril cez hlas mojho svedomia. Ale Duch Święty przemówił do mnie przez głos mojego sumienia. A hovorí, prijímam. I mówi, przyjmuje. Ale mám k tebe jednu žiadosť. Ale mám pewne polecenie do ciebie. Keď ma tak miluješ, jeżeli ty mnie tak bardzo kochasz, tak teraz uvi pre svojich nepriateľov vo svojom srdci kytičku. To teraz v svojom srdcu zbierz taký bukiet dla svojich nepriateľov. A hovorím, Pane, ako sa to robí? Nevie, Pane, jak to się robi? A hovorím, však poznáš moje slovo. Przecież on mówi, przecież znasz moje słowo. Modli sa za tých, ktorí ťa prenasledujú. Módl się za tých, którzy prześladują cię. Žehnaj im. Błogosław im. Nie zlorecz im. Nie złożysz im. Modli sa za tých, ktorí ťa preklínajú. Módl się za tých, którzy cię przeklinają. A tak som sa začal modliť jednotlivo za niektorých ľudí. I tak začal sa modliť pojedinčo za poszczególne osoby. O ktorých som vedel, že mi robia ťažkosti a problémy. O ktorých vedelem, že robia mi problémy i trudnosti. A naraz som s takou láskou vedel sa za týchto ľudí modliť. A nagle s takou milosťou potrafujem sa modliť Modlil o tých ľudí. Modlil som sa za nich, za ich manželov. Modliłem się o nich, o ich žony. Za ich rodiny, za ich deti. O ich rodiny i deti. A v pláči som volal a modlil som sa. Pláču volałem i modliłem się. A videl som, že celá tá modlitba bola taká krásna kytička. I videlem, jak celá taká tá modlitva, to bol vlastne ten bukiet piękny. A ja som myslel, že v tej modlitbe, že tá kytička, tá vyletí niekde hore do neba. Myslel, že počas tej modlitvy ten bukiet tak jakož vzniesie sa do neba. A myslel som, že tá kytička tu potrebuje pán. Tam. I myslel, že to vlastne pán mu potrebuje te kviaty. Ale viete, stal sa zázrak. Ale vydaržil sa cud. Te kytičky ostali v mojom srdcu. One zostali v mojom srdcu. A ja cítim vo svojom srdci, že milujem svojich nepriateľov. I čuje v svojom srdcu, že kocham svojich nepriateľov. A že im žehnám. Že bogoslávie im. A tak som uvidel také veľké bohatstvo. I zobačujem také veľké bogatstvo. Tak ma prekvapil náš pán. Tak mne zaskočil náš pán. Myslel som, že uvijem tú kytičku vo svojom srdci a to pôjde preč. Myslím, že ten bukiet uvíje v svojom srdcu i to tam sa vzniesie kdež v gúre. A tá kytička ostala v mojom srdci. A ono zostalo v mojom srdcu. A vždy, keď pomyslím na týchto ľudí. A zawsze, kedy pomyslím o tých ľuďach. Tak už nemám bolesť v srdci. To už nemám bol v srdcu. Ale mám to žehnanie a tú modlitbu. Ale mám bogoslavenstvo i modlitbu. Takže z toho mojho osobného prežívania som vám chcel niečo povedať. A chcem vám coś tam povedieť, to, co prežívam ostatňo. Ale je toho veľmi veľa. Je z toho bardzo dużo. Veľa Božieho požehnania prežívam. Dużo Božiego błogosławieństwa przeżywam. Božej prítomnosti Pána Ježiša. Obecnosti Pána Jezusa. V tej službe. V tej službe. Mnohokrát som úplne až v šokoch, prekvapený. Viele razy jestem zaskoczony až v šoku. Čo všetko prichádza, aké správy prichádzajú. Co všetko, jaké viadomosti prichádzam do mne. Mnohokrát sa ma pýtajú cez telefón bratia, Bratšanko, pamätáš sa na toto? Viele razy přes telefon zadajú mi pytanie, Bratišanko, či pamätáš o tým i o tým? A ja sa neviem rozpomenúť. Ja nie mogę sa pripomniť. Lebo toľko veľa je toho všetkého, čo sa deje. Tyle viele rzeczy się wydarzyło już. A vidím, že Duch Svätý koná. Vidím, že Duch Svätý działa. Že Pán Ježiš sa priznáva. Že Pán Jezus się przyznaje. Mnoho ľudí je oslovených, zachránených. Viele ľudí, do viele ľudí trafia slovo i są zbavení. A mnohí prežívajú veľké veci. I veľa z nich prežíva veľké rzeczy. Poviem vám ešte jednu skúsenosť. Poviem vám ešte je toho veľmi jedno veľa. Doświadczenie. Tego jest bardzo dużo. Jeden mladý muž v lete v Nemecku prišiel za mnou. Pewien młody człowiek w Niemczech w lecie podszedł do mnie. A hovorí, Aleksander, všetko to, čo hovoríš. I mówi, Aleksandrze, wszystko to, o czym ty mówisz. Veľmi osobne sa ma dotýka. Bardzo osobiście dotyka mnie. Ale ja som v svojom živote veľmi zlyhal. Ale v svojom życiu bardzo zawiodłem. A ja si myslím, že je už všetko neskoro. I myslím, že už je za późno. A hovorím, zajtra bude neskoro. Ja mówię, jutro to będzie za późno. Ale dnes ešte nie.
Ale dzisiaj jeszcze nie jest. Dnes, keď ťa Boh oslovuje. Dzisiaj, kiedy Pan Bóg mówi do ciebie. Nie preto ťa oslovuje. To nie dlatego dnes, mówi do ciebie, że już jest za późno. Dnes, keď sa ťa oslovuje. Dzisiaj, kiedy mówi do ciebie. Za to ťa oslovuje, to, lebo to je tvoj čas. Dlatego mówi, bo to twój czas. Hry Aleksander. On mówi, Aleksandrze. Ja mam urobić, odovzdať diplomovú prácu. Ja mam napisać, oddać pracę dyplomową. A majú za, mali by za krátky čas mi dać dyplom inżynierski. I za krótki czas miałbym uzyskać dyplom inżyniera. Ale ja som bol powiązany do tego. Ale dotychczas byłem związany. A som žil, prežíval veľké trápenie. I žijem v takých problémach. A teraz, keď počúvam tie tvoje kázania. Teraz, kiedy słucham twoje kazania. Vnímam, že moje srdce sa oslobodzuje. Ja czuję, že moje srdce jakoś coś uwalnia. Moja myseľ sa uvoľňuje. Mój umysł taki staje się swobodny. Ale už čas odpršal. Ale już przyszło dużo czasu. A ja mu hovorím, aj dnes, keď budeš veriť. Ja mówię, nawet dzisiaj, gdybyś wierzył. Budeš vidieť slávu Božiu. Zobaczysz Božą chwałę. A on hovorí, ako by sa to stalo. On mówi, jak to się może wydarzyć. Ja neviem. On mi, ja mówię, ja nie wiem. Ale jedno wiem. Že budeš držať v ruke diplom inżyniera. Že będziesz trzymał w ręce ten dyplom inżyniera. A dnes uveríš. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w to. Rozpłakal sa tento mladý muž. On začal płakać a hovorí, je to nad môj rozum. In mówi, to jest ponad mój umysł. Ale verí. Ale ja wierzę. A płakał. I płakał przy tym. Predstavte si, jeden človek sa mu ozval. Wyobraźcie sobie, jeden človek zadzwonił do niego. A hovorí, Duch Boží ma pohýňa k tomu. I mówi, Duch Boží pobudza mnie do tego. Aby som ti pomohol pozbierať materiál diplomovej práce. Ci pozbierať, posegregovať materiál do pracy diplomowej. On nebol schopný na nič iné, len sa modliť. On nie był zdolny nic innego, tylko się modlić. A potom mu Pán Boh dal múdrosť. Potem Pán Boh dal mu mądrość. Dal dohromady celú tú diplomovú prácu. Razem jakoś napísal tę pracę diplomową. Ale keď už má všetko to hotové. Ale kiedy wszystko to już było gotowe, už niekoľko dní bol już po termíne odovzdania. Kilka dní już upłynął termín, żeby to oddać. Ale on hovorí, brat Aleksander hovoril, budem držať ten diplom v ruke. A on mówi, jak brat Aleksander mówił, że będę trzymać dyplom w ręce, tak ja keď aj po termíne, ja to odovzdam. To nawet jeżeli po termínie dopisałem, to oddam to. A na tej vysokej škole sa tam profesori trošku podebatili. I na tej uczelni ci profesorowie trochę porozmawiali ze sobą. A hovoria, ale mu dáme šancu. I mówią mu, dáme mu šancę. A dnes už tento človek drží v ruke diplom. Dzisiaj ten človek trzyma już w ręce dyplom inżyniera. Jeho rodičia mi hovoril pred 2 rokmi. Jego rodzice, on mi mówił 2 lata temu, hovorili, Aleksander, nasz syn jest daleko od Boga. Oni mówili, Aleksandrze, nasz syn jest daleki od Boga. A nie wiem, jaki Boży zázrak by się mal stać, aby się ten powiedz wrócił. Nie wiem, jaki cud musiałby Bóg uczynić, żeby on powrócił do Boga. A mówię, a ty wierzysz. Ja mówię, jeżeli ty wierzysz. Miała mamiczka, a kochana dziecko, mamusiu, tatusiu. Boh na twoją wiarę będzie odpowiadał. Pan Bóg odpowie na twoją wiarę. A oni płaczą w slzach, powiedział, wierzymy. I oni płacząc mówili, wierzymy. O 2 roki już chłopiec patrzył cele Panu. Za 2 lata ich syn należał do Pana całkowicie. A teraz już drży w rękę aj dyplom. I teraz już nawet dyplom trzyma w ręce. A chwali Pana. Chwali Pana. Służy Panu z radością. Służy Panu z radością. A rzeczy idą nieuwierzytelnym sposobem do przodu. I rzeczy mkną w przód niesamowitym sposobem. Wiera je dar Boží. Viera to dar Boží. Viera vidí niečo, čo je nemožné. Viera vidí coś, co jest niemożliwe. Ale verí. Ale wierzy. Že tie veci Boh má moc uskutočniť. Že tie rzeczy Pán Bóg jest mocny, żeby to urzeczywistnić. Vieš, čo je to šepkanie satanovo? Czy wiesz, na czym polega podszepty szatana? Už je neskoro. Już jest za późno. Nie ma szansy. Ty nie masz już szansy. Keď uveríš tomu. Kiedy uwierzysz w to. Tak nie masz szansy. To rzeczywiście nie masz szansy. Wtedy jest za późno. Wtedy jest za późno. Ale jak wierzysz, że Bóg ma dla ciebie szansę. Ale jeżeli wierzysz, że Pan Bóg ma szansę dla siebie. A kiedy ją nie wiesz przedstawić. I nawet sobie nie potrafisz jej wyobrazić. Jakby akokolwiek ta to szansa wykazała. Jakakolwiek by ona była. Tak jednoducho Bóg to ma. To oczywiście Pan Bóg to po prostu ma. Wystarczy uwierzyć. Wierzycie to, że może stać i uwierzyć? Czy wierzycie w to, że wystarczy uwierzyć?
Ja som pred niekoľkými bratmi a sestrami hovoril svoju skúsenosť. Pred paroma bratmi i sestrami mluvím moje doświadczenie. A v septembri som, moja manželka hovorí, že Aleksandr, potreboval by si si odpočinúť. Ve vrešniu moja žena do mňa mluví, Aleksandr, ty potrebovalbyš vyjechať na včas, vypočívať. Neviem, ako to na mne videla. Neviem, jak to poznáva po mne. Ale zrejme asi to spozorovala, že... Chyba což videla, že chyba potrebovalem jednak tego vypočinku. A tak som si povedal, no kde pôjdem ja odpočívať, všade ma ľudia nájdu. Povedal, kde ja pôjde vypočívať, všade znajdú mne ľudia. Doma zvonia telefóny. V domu zvonia ciągle telefóny. A keď vypnem telefóny. A kedy vyłączę telefóny. A potom znovu zapnem. Znovu włączę. Jak je to možné, bratčanko, bratie, že máš vypnutý telefón? Jak to je možlivé, ty máš vyłączoną komórkę. No trošku som oddychoval. No trochę wypoczywałem. No ty furt len oddychuj. A ciągle tylko wypoczywasz. No hovorím, doma odpočívať nebudem môcť. Ja hovorím, no v domu chyba nie za bardzo bude vypočíval. Na Slovensku, keď pôjdem niekde odpočívať, kdekoľvek bym pojechal na Slovácie, na včasy, nezadiala. Ľudia mne znajdú. Pred pár rokmi som išiel do Tatier, tam pred už len kamzíky. Pred kilkoma lety pošedujem do Tatr i tam už byłem, kde už tylko kožice górskie biegajú. A... Aj manželka, deti, tam sme sa zložili v jednej chate. Žona i deti tam v jednej chatce byli sme. A hovorí manželke, no tu bude mama. Ja mu dovolenku, tu nás nikt nenájde. Ja mu vie do žony, no tu bude miał spokoj, nás tu nikt neznajde. A naraz počúvam, čo niekto vysáva, koberc tak ďalej. Nagle súham, což kdoš odkúža, či co? A Trabant išiel do kopca. I Trabant vyježda tam na vierzchołek. A naraz zastal pred tou chatou. Zatrzymuje się przed naszą chatką. A z toho Trabantu asi šiesti mužovia vystúpili. Chyba sześcioro ludzi tam wysiada z tego Trabanta. Mówi, koniecznie sme ťa našli. Nareszcie znaleźliśmy ciebie, bracie Šanko. Tedy moja manželka povedala už, ja z tebou nepôjdem. Žona mówi, už więcej nie pójdę z tobą nigdzie na wczasy. No a tak som jej hovoril, vidíš, tak kam pôjdem. A mówiłem do niej, vidíš, więc dokąd my pójdziemy. A moja dcerka hovorí, tati, my sme boli teraz ku koncu sezóny na dovolenku v Chorvátsku. A moja córka do mňa mluví, tato, my byli sme razem na včasa v Chorvácii. A teraz už bude polovičný apartman za polovičnú cenu. I teraz pod koniec sezónu už nebude tak drogo, za połowę ceny možno kúpiť miejsce pobytu. A odišla dcerka domov. I ona pojechala do domu. Lebo ja som povedal, vieš, ja keby som mal tie peniaze, tak by som to dal do stavby. Ja do nej povedal, vieš, kdybym miał tyle pieniędzy na včasy, to odrazu przelałbym to na budynek. A nie na výlety. A niekdzieś na podróże. A cerka tak kývla, odišla domov. Córka tak machnala ręką, pošla do domu. A moja manželka si urobila takú námahu, urobila rozpočet. A moja žona už taký budžet zestavila. A hovorí, pozri, tatínko, toľko tu by sme potrebovali. I mluví, popáč, kochany, tyle nám byłoby potrebné. Aby si mohol si ísť odpočinúť. Žebyš mohol ísť na vypočinek. A hovorí, vieš, keby som ja tie peniaze mal, tak by som to dal do tej stavby. A ja mluví, no vieš, kdybym miał tyle pieniędzy, to odrazu coś bym vybudoval. A ona hovorí, ty potrebuješ si odpočinúť. A ona mluví, ale tebe potrebný je vypočinek. Ale videla, že so mnou nevie sa to stať. Videla, že po prostu nepotrafí mne prekonať. A tak nechala všetko tak. Zostavila všetko tak. A ja som jej povedal. Poďaľ do ní. Vieš čo, ak aj Pán Boh vie o tom, že či si ja potrebujem odpočinúť. Vieš co, ja viem, že Pán Boh tak samo vie o tým, či ja potrebuje vypočinku, či nie. A on to tak vidí, že ja potrebujem ten odpočinok. Jeżeli tak myslí, že mi potrebný je vypočinek. Tak to, čo si ty tu vypočítala. To, co ty tutaj vyličiłaš. Zajtra ráno to budem mať schrán. Jutro ráno znajde to v koperte, v skřínce poštovej. A ona sa usmiala. A ona usmiechnula sa. Kývla rukou. I znovu machnula rękou. A vedela, že... To takto nepôjde. Vedela, že chyba nie tendy droga. A ja som sa s tým zmieril, že nepôjdem nikam. Ja pojednávam sa s tým, no zostane v domu. Ale na druhý deň ráno. Ale kolejný deň ráno. Odchádzal som do mesta. Vyjechávam kdeš do miasta, vyjeżdżałem. A manželka ma vyprevádza väčšinou, keď odchádzam. Moja žena zawsze ide ze mnou kawałek, kiedy ja vyjeżdżam. Pozrela do schránky. Ona patrzy do skrzynki. A vidí tam obálku. I vidí koperta. Kričala za mnou, počkaj, tatínko. Ona kričí za mnou, čekaj, kochany.
Vybrala von tú obálku. Ona vyjela tie koperte. A keď ju otvorila. Keď ju otvorila. Aj ona, aj ja sme plakali. I ona, i ja razem plakali. Viete, koľko tam bolo peniazy? Či viete, ile tam bylo peniazy? Presne to, čo moja žena vypočítala. Dokładnie taką sumę, jaką moja žena vyličila. Nikto nevedel o tom, čo ona vyličila. Nevedel o tým, co ona vyličila. Len tam hore o tom. Tylko tam vedeli o tom. A Pán Boh sa o to postavil. I Pán Boh zatroščil, že? Tak ten deň sme zbalili všetko. A więc już w tym dniu popakowaliśmy się. A cez noc som išiel do Chorvátska. W nocy jechałem samochodem do Chorvátska. Do rana sme tam došli. Rano już tam byliśmy. A ty nám povedali, že no musíme pripraviť izbu, choďte k moru. A ci gościciele mówią do nás, no musíme przygotować vám pokoj, na razie to idźcie na pláž nad morze. A tak som si sadol na lavičke blízo pláže. A ja usiadłem na ławce tuż obok pláži. A hovorím týmto mojim drahým. I mówię do mojej rodziny, że no widzę, że tu nie jest piesoczna ta plaża, no, ale widzę, kamienista. Że tutaj ta plaża to nie jest z piasku, tylko z takich drobnych kamieni. Jak ja si lahnę na te kamienie, jeżeli tak będę położę się jako fakir na klince. Na kamieniach to położę się jak taki fakir na gwoździach. Widzicie już. A hovorím, potreboval by som madrac. On mówi, potrzebowałbym materac. Ale ten, ktorý mi sa postaral o to, aby som ja sem prišiel. Ten, ktorý zatroščil sa o to, že by mohol tutaj byť. Ten sa postará aj o ten matrac. Ten zatroščí sa tiež o ten materac, tak jak mi je potrebné. A sedel som a díval som sa na more. Siedziałem i patrzyłem w morze. A naraz prišiel ku mne taký 70-72 ročný inteligentny muż. Nagle podchodzi do mnie taki 70-latek, 72-latek, taki inteligentny człowiek. A zaczął mówić ku mnie po niemiecku. I zaczyna mówić do mnie w niemieckim języku. Ale ja po niemiecku som nie rozumiał. Ale nie rozumiałem niemieckiego. Ale jemu zase som wszystko rozumiał. Jemu dziwne, wszystko zrozumiałem. A mówi, ja już idę do domu. On mówi, ja już jadę do domu. Ja tento materac už nebudem potrebovať. I ten materac už mi je nepotrebný. Ale ty ho budeš potrebovať. Ale tobie je potrebný. A jak som tak sedel... Jak tak siedziałem... Na tej lavičke. Na tej ławce. Mi pichol matrac. To wsunął mi ten materac... Pod moju pazu. Pod pachę. A prvne som sa stačil spamätať. I zanim ja się opamiętałem... On sa otočil a odišiel. On obrócił się i wyszedł gdzieś. A otočil som sa za ním. Ja za ním obróciłem się. Jeszcze som po anglicky za ním zakričal. Jeszcze po angielsku mu powiedziałem, że ďakujem. Dziękuję. Niech Pan Bóg cię błogosławi. A było to tak mocne pre mnie. I było to takie mocne przeżycie dla mnie. Mogę wam powiedzieć, że to był czas taki dobry czas pre mnie. Mogę wam powiedzieć, że to był taki dobry czas dla mnie. Aj pre našu rodinu. I dla naszej rodziny. Mało takich príležitostí máme. Mało mamy takich okazji. Ale widział som tu Božiu starost. Ale widziałem Bożą troskę. Że Bóg wie, że ty potrzebujesz. Pan Bóg wie, co jest ci potrzebne. On sa o wszystko stara w twoim życiu. On o wszystko zatroszczy się w twoim życiu. Pan Bóg uczynił nieco, co sa stało widzialnym, co było niewidzialne. Pan Bóg uczynił coś widzialnym, to co wcześniej było niewidzialnym. A naraz to było wielkim świadectwem aj pre moją rodzinę. Nagle i dla mojej rodziny to było wielkim świadectwem. Aj moja manželka plakala. I moja żona płakała. Tatinko, ja vidím, že s tebou je Boh. I mówi, ja widzę, že s tobou je Pán Bóg. Hovorím, nie len so mnou. Ja mówię, nie tylko ze mną. Aj s tebou. S tobou tak samo. Lebo toto je, aj ty si účastná toho požehnania. Bo i ty jesteś częścią tego błogosławieństwa. Boh sa stará o teba. Pán Bóg troszczy się o ciebie. Dôverujesz mu? Czy mu ufasz? Wiesz uwierzyć w rzeczy, które nie widzisz? Czy potrafisz uwierzyć w rzeczy, których nie widzisz? Że te rzeczy sa staną skutecznością. Że te rzeczy będą realnością. Wierzysz tomu, że Pan Jezus może ten to czy wierzysz w to, że on może taki cud uczynić w twoim życiu? Można, że jest to záchrana twojego dziecka. Może to jest jakby to zbawienie twojego dziecka. Można, że jest to uzdrowienie niektórego członka twojej rodziny. Może uzdrowienie członka twojej rodziny.
Boh je všemohúci. Pán Boh je všemocný. Jeho možnosti sú neobmedzené. Jeho možnosti sú neobmedzené. On je Boh a Pán. On je s Bogem i Pánem. Ak mu celým srdcom dôveríš. Ježeli celým srdcem zaufáš mu. Si mu ochotný uveriť. Či jesteš gotový, by mu uveriť? Viete, tu nejde o tie materiálne veci. Tu nechodí o tie materiálne ani veci. Ani o ten matrac. Naved o ten materac. Tom matracu stačí nejaký pík. Materac to vystarčí, jakýž gvúž i už nemá materáca. A tie peniažky sa odgúľa. Pieniądze pójdą. Ale tá Božia pozornosť. Ale chodí o Božú opieku. Že Boh o tebe vie. Že Pán Boh vie o tebe. Boh sa o teba stará. Pán Boh troští sa o tebe. Máš túto skúsenosť. Či máš také doświadczenie? Máš túto dôveru Bohu? Či máš také zaufanie do Boga? Chcem ťa povzbudiť. Chce dodať ti otuchy. V týchto dňoch som tak rozmýšľal, že čo sa to vlastne stalo v Brne? V ostatných dňach tak myšľavem, co to sa vydarilo v Brne. Som pred 1,5 mesiacom tam kázal. Před półtora miesiącem głosiłem tam w zborze Armii Zbawienia. A ty bracia, sestry sami vôbec neozvali za tým, jak som bracia i siostry nie odzywali się do mnie, nie dzwonili do mnie, jak ja wyjechałem. A nie wiedział som, że czy som tam niečo nepokazal. Nie wiedziałem, co znowu, czy znowu nic coś nie zepsułem. Ale som tak zveril to Pánu. Tak to powierzyłem Panu. A w tych dniach, jak som mal prísen k vám. I w tych dniach właśnie, kiedy miałem do was przyjechać, dzwoni telefon. Dzwoni do mnie telefon. A hovoria, bratšanko, hlásime sa ti. I mówią, bratišanko, dzwonimy do ciebie. Lebo sme čakali na nejaký výsledok. Ponieważ czekaliśmy na jakiś pewien wynik. Nechceli sme predbiehať udalosti. Nie chcieliśmy wyprzedzać wydarzenia. Pamätáš sa, že si sa modlil za jednu ženu, ktorá mala nemoc. Czy pamiętasz, że modliłeś się o kobietę, która była chora, a którą lekarze chcieli posadzić do inwalidnego wozička? I lekarze, którą lekarze chcieli jej dać wózek inwalidzki? Nie pamiętam. Mówię, no nie pamiętam. Z mnohými ľuďmi sa modlím. Ja s veľoma ľuďmi modlí sa. A hovorí, vieš čo, táto žena hneď pocítila úľavu. Oni hovoria, viete, tá kobieta čula úlge vprost po modlitve. A my sme čakali, ako to vlastne to s ňou dopadne. My čakali sme, jak to sa všetko skončí. A prešla poslednou lekárskou prehliadkou. I prechodí takým badaním, ostatním badaním lekárskym. A namiesto na invalidný vozík. I zamiast wózka inwalidzkiego ju poslali do zamestnania. Posyłają ją do pracy. Lebo úplne sa jej stratila nemoc. Ponieważ całkiem ta choroba zniknęła. Hovorí, nevyliečiteľná nemoc. On mówi, ta choroba była nieuleczalna. A Pán Ježiš ju uzdravil. A Pán Jezus uleczył. Hovorí, ja neviem, kto to je. Ja mówię, no nie wiem, o kogo chodzi. Nepamätám. Nepamiętam, o kogo chodzi. Viete, preto viem, že to on urobil. Viete, dlatego mám pevnosť, že to on učinil. Lebo keď ja niečo robím, bo kdybym viem, čo robím. Ja coś zrobił, to przecież wiem, že coś zrobię. Ale že to on urobil. Ale kiedy to on učiní. Nech je jeho sláva. Nech jemu je chvála i cześć. Aleluja. Chcem vás povzbudiť, bratia. Chce dodať vám otuchy. Nech tieto svedectvá vám dodajú odvahy viery. Nech tie svedectvá dodajú vám odvahy do viery. Poprosím milého brata, aby prečítal prvý žalm. Prečítame psalm 1. Šťastný muž, ktorý nie ide za radom bezbožných, ani nie stojí na droze grzeszników, ani nie zasiada v gronie szyderców, lecz ma upodobanie v zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydający owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tento nasz tekst mówi... Tak nádherne začína. Ten náš fragment tak cudovne rozpočína. Blahoslavený muž. Šťastný či blahoslavený muž. Chceš byť blahoslavený. Či chceš byť blahoslaveným. Chceš byť šťastlivým. Či chceš byť šťastlivým. Každý človek hľadá svoje šťastie. Každý šuká svojho šťastia. Každý by chcel byť blahoslavený. Každý chcel by byť blahoslaveným. Keď sa dvaja mladí ľudia berú. Kedy dvaj mladí ľudia zavierajú zviazok manželský. Snívajú svoj sen. O šťastnom manželstve. To majú taký sen, pragnienie šťastlivého manželstva. A
takisto keď prichádza niekto do zborového života, tak samo kiedy ktoś przychodzi do życia zboru, ma očakávanie takého požehnania, takého šťastia. Má také očekávania bogosławieństwa i szczęścia. Proste človek túži odjak živa po šťastí. Prostu človek pragnie szczęścia od zawsze. Iste aj ty, keď si išiel, alebo keď si šla do manželstva. Nawet na pewno i ty, kiedy zawierałeś albo zawierałaś związek małżeński. Snívala si a snival si svoj sen o šťastí. To tak bardzo pragnąłeś albo pragnęłaś być szczęśliwa. Ale ako sa môže stať človek šťastný? Ale v jaký spôsob môže človek osiągnąć szczęście? Myslíte si, že človek sám seba vie urobiť šťastný? Či myslíte, že človek sám siebie potrafi uszczęśliwić? Pozrite sa, Adam bol v raji. Popatrzcie, Adam był w raju, bol na vrchole Božieho požehnania. Był na wierzchołku Bożego błogosławieństwa, a nie był plne szczęśliwy. I pomimo tego nie był w pełni szczęśliwy. Dlaczego? Nie wiedział urobić seba szczęśliwym. Czy nie potrafił uszczęśliwić samego siebie? Nie. Nie. Wiecie, co jest tajemstwo szczęścia? Czy wiecie, jaka jest tajemnica szczęścia? Dnes mnohí ľudia túžia po szczęście. Dzisiaj wiele ludzi pragnie szczęścia. A hľadajú svoje i szukają swoje szczęście, ale nie nachádza. Ale nie znajdują, lebo nie poznajú jedno wielkie tajemstwo. Bo nie znają pewną wielką tajemnicę, że szczęśliwy człowiek nie wie sam seba uczyć. Że szczęśliwy człowiek nigdy nie potrafi samego siebie uszczęśliwić. Szczęśliwym wiem uczynić toho druhého. Że uszczęśliwić potrafię tylko tego drugiego. A ty jak urobisz szczęśliwym toho druhého? A jeżeli ty uszczęśliwisz tego drugiego, znajdziesz aj swoje własne. Znajdziesz szczęście. Tak samo i swoje szczęście. Tak jest to aj w małżeństwie. Tak to jest w małżeństwie. No i teda w mnohých manželstvách, w wielu małżeństwach, muž či žena, mąż albo żona, hľadá svoje vlastné šťastie, svojego własnego szczęścia. A potom sú smutní, lebo vidia nenaplnenie svojich túžob. I potom sú smutní, bo widzą, že ich pragnienia były niewypełnione. A jednoducho vyčítajú tomu partnerovi i zarzucają temu partnerowi, že nie našli šťastie, že nie znaleźli z nim szczęścia. Ale wiecie, co jest tajemstwo skutecznego szczęścia? Wiecie, jaka jest tajemnica rzeczywistego szczęścia? Kiedy urobimy to drugiego szczęścia. Kiedy uszczęśliwimy kogoś drugiego. Ale ako je można urobić drugiego człowieka szczęścia? A jak to jest możliwe kogoś innego uszczęśliwić? Poznacie Filipanom pisaną list, drugą kapitolę? Czy znacie Filipem pisany list, pisany list, drugi rozdział? Tam widzimy tajemstwo szczęścia. Tam widzimy tajemnicę szczęścia. Że Pan Jezus Chrystus, że Pan Jezus Chrystus wypróżnił sam seba. On samego siebie wypróżnił, stał się sługą. Stał się sługą. Stał się tym ostatnim. Stał się tym ostatnim, aby pożegnał nas wszystkich. Żeby pobłogosławił nas wszystkich. Aby urobił mnie szczęśliwym. Żeby uszczęśliwił mnie, aby urobił ciebie szczęśliwym. Żeby uszczęśliwił ciebie, aby urobił szczęśliwym cały świat. Żeby cały świat uszczęśliwił. On urobił szczęśliwym ciebie. On uszczęśliwił ciebie. A to jest to tajemstwo. I to jest ta tajemnica. Tu jest napisane, że błogosławiony. To jest napisane błogosławiony mąż. Ten wasz przekład mówi szczęśliwy. Wasze tłumaczenie mówi szczęśliwy mąż. Szczęśliwy mąż a szczęśliwa żona. Szczęśliwy mąż i szczęśliwa kobieta, która nie samo seba, która nie sama siebie uszczęśliwia, ale drugiego, ale tego drugiego uszczęśliwia. No krat aj w zborze w cyrkwie. Wiele razy i w zbora w kościele ludzie hľadajú svoje šťastie. Ludzie szukają tylko swojego szczęścia. Nie nakazują. Nie znajdują. Cítia nenaplnenie. Czują takie niewypełnienie swoich potrzeb. Odchádzajú domov ako keby niečo im ešte chýba. Odchodzą do domu, jakby coś im brakowało. Ale wiecie, co jest to? Ale czy wiecie, co im brakuje? Im nie to chyba, co nie dostali. Im nie brakuje to, co oni nie otrzymali. Ale chyba im to, co nie dali. Ale brakuje to, co oni nie oddali. A to jest wielka tajemnica. To jest wielka tajemnica. To zrkadłowo funguje. To działa, jak to powiedzieć, lustrowo? Zrkadłowy obraz. Na zasadzie zwierciadła. A Paweł apostoł mówi, że teraz te rzeczy widzimy zrkadłowo. A apostoł Paweł mówi, teraz jakby w zwierciadle widzimy te rzeczy. Ale potem to uvidíme twarzą w twarz. Ale potem zobaczymy twarzą w twarz. W skuteczności jest to tak, że wtedy odchádzam szczęśliwy z obecenstwa Bożego. W rzeczywistości wtedy dopiero odchodzę szczęśliwy ze społeczności Bożego narodu. Kiedy ja to obecenstwo buduję. Kiedy ja buduję tę społeczność. Urob szczęśliwego aspoń jednego
z tych to ludzi, którzy są uszczęśliw przynajmniej jednego z tych ludzi, którzy są tutaj. A odejdziesz szczęśliwy do domu. I odejdziesz do domu szczęśliwy. Ale jak będziesz szukać swoje szczęście. Ale jeżeli będziesz tylko swojego szczęścia szukał, odejdziesz pusty do domu. To jest właśnie ten zrkadłowy obraz. To jest ten obraz jakby w lustrze. Chcesz być błogosławiony? Czy chcesz być błogosławiony? Chcesz być szczęśliwy? Czy chcesz być szczęśliwy? Urob szczęśliwym to drugie. A więc uszczęśliw tego drugiego. Wielkie tajemstwo. Jest wielka tajemnica. Mnogi ludzie nie znaleźli swoje szczęście. Wiele ludzi nie znalazło swojego szczęścia. Lebo nikogo nie urobili szczęśliwym. Nikogo nie uszczęśliwili. Więc myśleli. Tylko myśleli, że urobili tego drugiego szczęście. Że uczynili go szczęśliwym. Ale ta, to skuteczne szczęście. Ale to rzeczywiste szczęście. Jest w tym, że się człowiek wyprazni. Jest w tym, że stanie się jest poślednim. Pusty i stanie się ostatnim. Ja wam wyznam, że ja jestem bardzo szczęśliwy mężem. Wyznam wam, że jestem bardzo szczęśliwym mężem. Ja jestem bardzo szczęśliwy ojciec. Jestem szczęśliwym tatą w rodzinie. Ale wiecie dlaczego? Ale czy wiecie dlaczego? Teraz jeszcze myślicie, wszyscy, żona go obletuje. Teraz może powiecie, no żona tak obskakuje go. Dzieci go obskakują. Dzieciaki tylko koło niego. No to on jest szczęśliwy. No to musi być szczęśliwy. Wiecie dlaczego są szczęśliwy? Czy wiecie dlaczego jestem szczęśliwy? Lebo są posledni w rodzinie. Bo jestem tym ostatnim w rodzinie. Służym każdemu. Służę każdemu. Jeszcze ja tym moim dzieciom. Nawet tym moim dzieciom. Tej mojej żonie. Mojej żonie. Jedno tylko nie robim si nárok. Po prostu nie mam żadnych wymagań. Zomriem pre swoje nárok. Umieram dla swoich wymagań. Jestem posledni, który by som si jestem tym nároku. Ostatnim, który by miał jakiekolwiek wymagania. A wiecie, co się dzieje? I czy wiecie, co się dzieje? To szczęście zawraca. Szczęście powraca wielokrotnie. Ja wam nie wiem wyrozprawać. Nie potrafię wam powiedzieć, jaki jestem szczęśliwy. Moje żywot bogate. Jakie moje życie jest bogate. Wtedy, kiedy zomrę sam sobie. Wtedy, kiedy umrę samemu sobie. A robię moje dzieci, moją żonę, moją rodzinę szczęśliwą. I uszczęśliwa moją żonę, dzieci i rodzinę. Są posledni. Jestem ostatnim. Ale wiecie, wtedy, kiedy są został posledni. Ale wiecie, wtedy, kiedy stałem się ostatnim. Stałam za oczy moich dzieci i mojej to żony. To staje się w oczach moich dzieci i mojej żony tym pierwszym. Wielkie tajemstwo. Wielka tajemnica, którą wam teraz mówię. Wiesz, na kolko si szczęśliwy? Czy wiesz, na ile ty jesteś szczęśliwy? Na kolko si urobił szczęśliwym tych drugich swoich. Na ile ty uszczęśliwiłeś innych w swoim życiu? Błogosławiony mąż. Szczęśliwy mąż. Szczęśliwa żona. Szczęśliwa kobieta. Chcesz być szczęśliwy? Czy chcesz być szczęśliwy? Chcesz być błogosławiony? Czy chcesz być błogosławiony? To onda, urob niekogo szczęśliwym. A więc zrób kogoś szczęśliwym. A kiedy go urobisz szczęśliwym? A kiedy uczynisz kogoś szczęśliwym? Będziesz, że ty szczęśliwy. I ty będziesz szczęśliwy. To urobił Pan Jezus. To Pan Jezus uczynił. Ale na to, aby mógł urobić nas szczęśliwymi. Ale po to, żeby On mógł nas uszczęśliwić i wzbogacić. On był odwrócony od wszystkich. On był chudobny, schudobniał. On musiał być biedny, abyśmy my byli bogaty. Żebyśmy my mogli być bogatymi. On się wypraznił. On wypróżnił się, aby nas napełnił. Żeby nas napełnić wszystkim tym dobrym. A teraz dalej mówi Boże słowo. Teraz Boże słowo mówi dalej, który nie chodzi podle rady bezbożnych. Który nie idzie za radą bezbożnych. Wiecie, dnes sme plni informacji. Wiecie, dzisiaj pełno jest informacji. Zapniemy radio. Włączymy radio. Mnogi sledują telewizor. Wiele z nas patrzymy na telewizję, oglądamy. Czytamy nowiny. Czytamy gazety. A taka rada. Taka i rada, tu taka rada, i tu taka, i jeszcze inna. Mnogokrát protichodne rady. Wiele razy sprzeczne te rady są. Teraz po której radzie mam iść? I za którą radą mam podążać? Nasze dzieci potrzebują rady. Nasze dzieci potrzebują doradnictwa. Dospiewają. One wyrastają. Kto im da radę? Kto im doradzi? Kto będzie rozmawiać z naszymi młodymi o ich seksualnych problemach? Kto będzie rozmawiał z nimi o ich problemach seksualnych? Kto będzie mówić o tych wszelijakich złożytych procesach i wnętrza, co w nich przebiega. Kto będzie z nimi rozmawiał o wszystkich tych skomplikowanych procesach, które przebiegają w ich wnętrzu? Świat pomógł. Świat oferuje swoje rady. Swoje rady. Możesz si kupić książkę o seksualnych możesz problemach. Kupić książkę o problemach seksualnych w młodzieży. A świat radzi. I po prostu świat doradza. No a
Nie chcecie wiedzieć, że co wszystko. No ale nie chcecie wiedzieć, co wszystko doradza. Błogosławiony, kto nie chodzi pod rady bezbożnych. Błogosławiony, który nie idzie za radą bezbożnych. Kto będzie radzić tym to ludziom? Kto będzie doradzał tym ludziom? Ociecko, mamiczka, kto będzie radzić tato twojemu synowi? Tato i mamo, kto będzie doradzał twojemu synowi? Twoje córce. Twoje córce. Świat? Czy ten świat? Bezbożny. Ten bezbożny? A pójdą pod rady bezbożnych. Jeżeli pójdą za radą bezbożnych, napełnia za mnoho bolestią. To będzie wiele bólu w ich sercu. Wiele problemów przyjdzie do ich życia. Ale błogosławiony jest. Ale błogosławiony jest ten mąż. Błogosławiony jest ta kobieta, która nie idzie pod rady bezbożnych. Która nie idzie za radą bezbożnych. Tak, mamiczka, o dziecko. A więc mamusiu, tatusiu, rozprawiaj się ze swoim synem. Rozmawiaj ze swoim synem, ze swoją córką. Ze swoją córką. Ty jej da radę. Ty doradzaj jej. A nie tylko wtedy, kiedy zapyta. Nie tylko wtedy, kiedy zadaje pytania. Jak to ja robię? Czy wiecie, jak ja to robię? Niekiedy, kiedy tak mam możliwość iść ze swoimi dziećmi. Czasami, kiedy mam możliwość iść razem ze swoimi dziećmi. Oni sama na nic nie pytają. Nie zadają żadnych pytań. A tu też ani nie o żadnej otaski. Tutaj też nie ma mowy o żadnym pytaniu w tekście. To jest rzecz o radzie. Tutaj jest mowa o radzie. Wiecie, co robię? Czy wiecie, co ja robię? Zacznę rozprawiać w tym aucie. Zacznę do nich mówić w tym samochodzie. Rady Boże. I doradzam im. A mówię mojemu dorosłemu synowi. I mówię do mojego dorosłego syna. Syn mój. Synu mój. Niech twoje oczy się nie zagradzą do świeckiej dziewczyny. Niech twoje oko nie patrzy na świeckie dziewczęta z tego świata. Jeżeli chcesz się ożenić. Masz 22 roku. Masz 22 lat. Tak najpierw sam modli. Najpierw módl się. Potem sam modli. Potem znowu się módl. A za trzecie potem sam. A po trzecie módl się. A kiedy się będziesz modlić? A jeżeli się będziesz modlił. A będziesz gadać twarz Panu. I będziesz szukać Boże oblicze. On się cię nie kana. On da się ci odnaleźć. A tak mówię ci rady. I tak doradzam. To tu radu Bożą. Tą Bożą radą służę. Tu radu Bożego słowa. Tą radą słowa Bożego. A niekiedy widzimy, że to narazi. Czasami widzę, że mam niepowodzenie. A mówi, tacie, kiedy cię poczuli moi spolużiacy. I on mówi do mnie, tato, gdyby słyszeli cię moi koledzy ze szkoły. Tak by si myślał, że ty si do teraz bywał na Marsie. By myśleli, że ty chyba na Marsie mieszkałeś dotychczas. Ale ja wiem, że preczo to tak to mówisz. Ale ja wiem, dlaczego tak mówisz, on mówi. Lebo widzimy, że u ciebie to funkcjonuje. Bo widzę, że u ciebie to działa. Widzicie? Moje dzieci nie len uszy mają. Więc moje dzieci nie mają tylko uszu. Ale mają oczy. Ale mają też i oczy. A wiecie, kiedy jakieś napięcie znikło między mną a moją marzą. Wiecie, jeżeli jakieś, nie wiem, starcie powstało między mną i moją żoną. Tak moje dzieci takie oczy wypulili. Dzieci takie oczy. Z takim strachem śledowali. I z takim strachem wszystko na to wszystko to patrzyli. Dopadnie ten to rozmowa. Jak to skończy ta rozmowa? Przedstawcie sobie mój wtedy 5-roczny chłopczyk. Wyobraźcie sobie mój 5-letni wtedy chłopak. Teraz już ma, będzie, wtedy ma 7. Teraz już będzie miał 7 latek. On powiada, on mówi, tacie, ty si zagniewał na mamę. On mówi, tata, ty złościłeś się na mamę. Tomaszko, ja się nie złościłem. Tomaszko, ja nie gniewałem się na mamę. Ja sam jej len wysvetloval. Ja tylko wyjaśniałem jej. Ale kryczał się na nią. Ale ty krzyczałeś na nią. Tomaszko. Ty się jeszcze nie poczuł. Ty jeszcze nie słyszałeś mnie krzyczeć. Kiedy sam ja krzyczał. Gdybym ja krzyczał. Ty byś si uszy zatykał. Ty byś chyba uszy zatykał. Ale ja sam widział, że nieco nie było w porządku. Ale widziałem, że coś było nie w porządku. Moje dzieci widzą. Moje dzieci odczują. Moje dzieci nie len poczuwają. Moje dzieci nie tylko słyszą, takie ale oczka. I widzą. Takie oczy. Nie pójdą pod rady bezbożnej. One nie pójdą za radą bezbożnej. A budu widzieć dobry przykład. Jeżeli zobaczą dobry przykład. Masz radę. Czy masz radę? Służ. To usłysz tą radą. Służ w swoim domu. Służ w swoim domu. Ta dobra rada niech przyniesie owoc. Dobra rada niech przyniesie owoc w twoim domu. A kiedy to przyniesie owoc, a kiedy przynosi owoce, sem. To przyjdź tutaj. Powiedz świadectwo. Powiedz świadectwo. Daj dobrą radę. Daj innym dobrą my radę. Nie pójdziemy pod rady bezbożnych. Nie pójdziemy za radą bezbożnych. Ale pójdziemy z tymi. Ale pójdziemy razem z tymi. Którzy chodzą z Bogiem. Którzy chodzą razem z Bogiem. Nie bez Boga. Nie bez Boga.
Ak chodzisz z Bogiem. Jeżeli chodzisz z Bogiem. Pójdź, a daj radę. To przyjdź tutaj daj i doradz. Daj świadectwo. Daj słowo. Daj słowo pobudzenia i pocieszenia. Że żyje twój że Bóg. Że żyje twój Bóg. A że funguje i że działają te duchowe prawdy. Alleluja. Chcesz być błogosławiony? Czy chcesz być błogosławiony? Mili ojciecko. Kochany tatusiu. Mila mamiczka. Kochana mamusiu. Hovor o citlivých veciach so svojimi deťmi. Rozmawiaj o takich rzeczach citlivých. Citlivých. Ako inaczej powiedzieć? Senzibilnych. Senzibilnych. Rozmawiaj o trudnych rzeczach ze swoimi dziećmi. A które sa týkajú vývoja jeho myslenia. I które dotyczą rozwoju jego myśli. Jeho cítenia. Jego uczuć. Lebo ak ty nie dasz radu. Ponieważ jeżeli ty nie doradzisz, ty, który chodzisz z Bogiem, on si kupi kniżkę. On kupi sobie książkę. A będzie sa radzić radą bezbożnych. I będzie, pójdzie za radą bezbożnych. Bermy to bardzo ważnie. Poważnie podchodźmy do tego. A na cestie grzeszników i na drodze grzeszników nie stoi. Co to jest droga grzeszników? Co to znaczy droga grzeszników? Wiesz, wszystko to, co wiedzie do zaginięcia. Wiesz, to jest to wszystko, co prowadzi do zginienia. Ty musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć, że co jest to, co wiedzie do nieba? Co to jest, co prowadzi cię do nieba? Do bliskości Bożej. Do Bożej bliskości. A co są to te rzeczy, które cię wedą? I które są te rzeczy, które odprowadzają cię precz? Na jakiej cestie stoisz? Na jakiej drodze stoisz? Na jakiej cestie stoją twoje dzieci? Na jakiej drodze stoją twoje dzieci? Na jakiej cestie stoją twoi mili? Na jakiej drodze stoją twoi bliscy i mili? Kam smerują? Dokąd zmierzają? Pan Jezus mówi, ja jestem ta cesta. Pan Jezus mówi, ja jestem tą drogą. Ja jestem ta prawda. Ja jestem prawdą i życiem. Ale zarazem mówi, ja jestem i światło. Ale tak samo mówi, jestem światłością świata. Kiedy stoisz na tej kiedy cestie. Stoisz na tej drodze. Nie jedno, że ci na tej cestie stoisz tak, że si obrażeni chrbtom. To nie jest obojętne, czy na tej drodze stoisz w ten sposób, że jesteś grzbietem odwrócony. Tomu światłu. Do tego światła. Albo idziesz twarzą. Albo twarzą do światła. Wiesz, kiedy idziesz obrażeni. Wiecie, kiedy światła, odwrotnie idziesz do światła. Tak widzisz przed sobą cień. To co widzisz? No cień przed sobą. A czym więcej zdzielujesz. A im bardziej się oddalasz. Tym większy ten cień. Tym większy cień widzisz. A to jest mnogi dowód aj pre strachy. I to jest wiele, to jest taki duży powód dla strachu. Ten człowiek, który nie idzie twarzą k Panowi. Ten człowiek, który nie idzie twarzą do Pana. Który sa niejakim sposobem obraca chrbtom. Który w jakiś sposób odwraca się od Boga. Choć je zatiaľ jeszcze na tej cestie. Chociaż póki co to Panem, jest na tej drodze za Panem. Ale przed nim jest cień. Ale przed nim jest cień. Ten cień jest ta tma. Ten cień to ta ciemność. A ta ciemność ta odesi. A ciemność to przeraża go. Ona mu sposobuje strach. Ona mu powoduje strach. Masz strach w swoim życiu? Czy masz strach w swoim życiu? Boisz się własnego cienia? Czy boisz się własnego cienia? Nie wiesz, ako to dopadnie? Nie wiesz, jak się to wszystko skończy? Wiesz, prečo nie wiesz? Czy nie wiesz, dlaczego nie wiesz? Bo się obrócił chrbat swoim. Bo odwróciłeś się od Boga. Twarą się obrać. Twarzą nawróć się do Boga. A stoj na jego cestie. I stój na jego drodze. Nie na cestie bezbożnych. Nie na drodze bezbożnych. Bo cesta bezbożnych zahynie. Bo ta droga bezbożnych, ona prowadzi do zatracenia. Ale wiesz, która cesta wiedzie do życia. Czy wiesz, która droga prowadzi do życia? To zmy już powiedzieli. Już powiedzieliśmy o tym. Tobie Pan Jezus Chrystus. Tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Ta to cesta wiedzie do życia. Ta droga prowadzi do życia. A ta to cesta jest przemyślanie o jego słowie. I ta droga to znaczy myślenie o jego słowie. O czym przemyślasz cały dzień? O czym ty myślisz cały dzień? Rano kiedy wstaniesz. Rano kiedy wstaniesz? Joj. Musím sprawić to. O, muszę zrobić dzisiaj to i to i tamto. No to by som nemal i to nie miałbym zapomnieć ten o tym. Obchod by som nemal ten sklep nie miałbym ominąć. O czym przemyślasz? O czym ty myślisz? W nocy, kiedy się zobudzisz. W nocy, kiedy obudzisz się. O czym jest twoje przemyślanie? O czym ty myślisz? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, aby twoje przemyślanie było o Bożych rzeczach. Żeby twoje myśli były tu w Bożych rzeczach. O jego słowie. Aby si bol obohatený. Żebyś był wzbogacony tymi myślami. Aby twoje serce było napełnione. Żeby twoje serce było wypełnione jego obecnością. Za każdych okolností, aby si bol pripravený. Za jakichkolwiek okoliczności, żebyś był gotowy. Prorokować. Prorokować. Hovoriť o jeho lásku. Mówić o jego miłości.
Być pełnym jego słowa. Być pełnym jego słowa. Len ten, kto premyśla dniem i nocą. Tylko ten, który myśli dniem i nocą, ten może być pełny jego słowa. Ten może być pełny jego słowa. I ten jest szczęśliwym. Ale ty powiesz, no braciszanko, tak ja mam aj problemy. A mówisz, może powiesz, braciszanko, przecież ja mogę mieć problemy. Ja nie jestem kazatel, ja muszę to robić. Ja nie jestem pastorem, ja muszę to robić, tamto robić. Ja mam to zabezpieczyć, tamto ja jeszcze zabezpieczyć. To muszę załatwić i tamto. A ty nie wiesz o tym, co powiedział Pan Jezus? A czy ty nie wiesz, co powiedział Pan Jezus? Że bez mnie nie może. Że bez mnie nic nie może cię uczynić. Kiedy pracujesz? Jeżeli pracujesz? Pracuj z Panem. To pracuj razem z Panem. Wszystko, co robisz. Wszystko, co ty robisz. Kiedy robisz na zahradzie. Kiedy pracujesz w ogródku. Kiedy robisz na stawę. Kiedy pracujesz na budowie. Kiedy cokolwiek robisz. Cokolwiek wykonujesz. Pracuj z Panem. Pracuj z Panem. Bo Pan Jezus powiedział, bez mnie nie możecie nic uczynić. Bo Pan Jezus powiedział, bez mnie nic nie możecie uczynić. To znaczy, że bez Pana cokolwiek robisz. To znaczy, cokolwiek ty czynisz bez Pana, to k niczemu nie wiedzie. To prowadzi do niczego. To k niczemu nie wiedzie. To do niczego nie prowadzi. A chcesz, aby to miało sens? Jeżeli chcesz, żeby to miało sens. A chcesz, aby te to rzeczy skutecznie mali hodnotę. Jeżeli chcesz, żeby te rzeczy rzeczywiście miały wartość. Wszystko rob z Panem. To wszystko czyń z Panem. A możesz to robić. I możesz to czynić. On ci to zlubił. On ci obiecał. On powiedział, a ja jestem z wami po wszystkie dni. Powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. Alleluja. On nie nikał nas sierotami. Nie zostawił nas sierotami. Dał nam swojego świętego. Dał nam swojego Ducha Świętego. A on jest z nami. I on jest z nami. On nam nie zlubił wszystko. Proste, bo wszystko będziemy mieć tylko zeleną. On nam nie obiecał, że wszystko nam będzie wolno. Ale nam powiedział, on będzie z nami. Ale powiedział, będzie z nami. Że on nas nie opuści. Że on nie opuści nas. Aż do skonania świata. Aż do skończenia świata. On będzie z nami. On będzie z nami. A może wam powiedzieć, że to jest moja osobna skusa. Mogę wam powiedzieć, to jest moje osobiste doświadczenie. To, co było dla mnie największym przekwapieniem w życiu. To, co było dla mnie takim największą niespodzianką w życiu. Że Pan Jezus zawsze był na swoim miejscu. To, że Pan Jezus zawsze był na swoim miejscu. Jakakolwiek żywotna sytuacja nastała. Sytuacja w życiu nastała. Niech to był jakikolwiek moment przekwapienia. Jakikolwiek moment zaskoczenia to był. Nie mam tylko możliwości, że są. Zawzdychol k Panu. Jeżeli nie miałem więcej siły tylko, żeby westchnąć do Boga. To był moment, gdzie są się przeswedczył, że On stale bdzie na to Bogu. Był właśnie ten moment, w którym przekonałem się, że On nadal opiekuje on się nami. On był ze mną. On był ze mną. Gdybym nie był bywał ze mną, gdyby Pan, nie był wtedy ze mną Pan. W różnych sytuacjach życia. W różnych sytuacjach życia. Nie stałbym już tutaj z wami. Wiecie, dlaczego są dnie tu? Czy wiecie, dlaczego tutaj jestem? Lebo on był ze mną. Bo on był ze mną. Wiecie, nie zawsze ja są był z nim. Wiecie, nie zawsze ja byłem z nim. Niekiedy są był całkiem indziej. Czasami byłem gdzieś zupełnie w innym kierunku. A jeden brat tak mi wydawał świadectwo. Jeden brat tak świadczył mi, że nieco oprawował z drutem. Że coś tam z drutem naprawiał. A jego myśli nie były przy Panu. Jego myśli nie były przy Panu. Tak jak to. Jak to krucił ten drut. I tak jak ten drut skręcał. A jak to namahało mu to tą ruku. I tą rękę, co mu robiło z nią? Namahał si tą ruku. I tak z tą ręką Kaszko. Kręcił i trudno było. A mówi, kiedy się stretniem z tym bratem, i ja mówi, mu powiem. Kiedy spotkam się z bratem, ja mu powiem. A raz mu ten drut wyskoczył. I tak drut mu raz wyskoczył. A pichol mu do palca. I zadźgał mu się w palec. Pomaleczki wyciągnął to. I powoli wyciągnął. Już nic nie powiem. Widzicie? To są chwile, kiedy człowiek nie uświadamia, że nie są z Panem. Widzicie, to są momenty, które człowiek nie uświadamia sobie, ale nie jest z Panem. Ale On jest ze mną. Ale Pan jest ze mną. Bo On go wyciągnął. Bo On uczył go. Już kiedy wyciągał drut spod nóg, kiedy a nie powiem nic. Wyciągał ten drut spod paznokcia, a on mówi, o, nic nie powiem. Rozumiecie? Mnie ma zaujalo to jego świadectwo. Bardzo zaciekawiło mnie jego świadectwo. Ale prece tam był Pan. A pomimo tego tam był Pan. I uczował. I uczył go. A ty bądź z Panem. I ty też bądź z Panem. To jest dobre wiedzieć, że z tobą jest Pan. Dobrze wiedzieć, że Pan jest z tobą. Że on bdzie na ciebie. Że on opiekuje się o ciebie. Ale ty bądź z nim. Ale ty bądź z nim.
o jeho veciach premýšľaj. O jeho rzeczach rozważaj dniem i nocą. Ja sa teraz chcem opýtať, či nekončíme prvú polovicu? A prestávku urobíme. Dobre. Budem pokračovať ďalej, lebo tu je veľmi bohatý. Potom bude kontinuovať ďalej, je bohatý témat. A teraz by sme sa pomodlili. Teraz budeme si modliť. Náš drahý nebeský Otče. Náš drahý Otče nebeský. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca ďakuje ti. Za tento večer. Za ten večer. O, ďakujeme ti za to, Pane. Ďakuje ti za to, Pane. Že nám Tvoje slovo hovorí. Že Tvoje slovo mluví do nás. Ako sa môžeme stať šťastnými. Jak môžeme stať sa šťastnými. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Ďakujeme ti, Pane Jezu. Že si nás všetkých učinil šťastnými. Že všetkých nás ušťastňuješ. A to tak. I to v ten spôsob. Že sám si sa vypražnil. Že samého sebe vypružníš. A tak si nás učinil šťastnými. I tak nás ušťastňuješ. Odpusť nám, Pane. Vybač nám, Pane. Že niekedy sa ešte ani svojich názorov nevieme. Že časami navet svoje zdania nepotrafíme oddať. A sme nešťastní. I jesteśmy nieszczęśliwi. Tlačíme hlavou do múru. I głową bijeme w mur. A myslíme si, že prebijeme stenu. Myslíme, že přebijeme tie ściany. A nevieme sa vzdať ešte ani svojho na svoje myšlienky. Nepotrafíme sobie ešte poddať. Ešte ani vo svojej mysli. Navet v svojich myšlách. Odpusť nám, Pane. O, vybač nám, Pane. A ty si sa všetkého vzdal. I ty všetkého oddałeś. Len jednego si sa držal. Tylko jednego trzymałeś się. Aby si sa ľúbil svojmu ojcu. Żebyś podobał się svojemu ojcu. Ty si schudobniał, aby sme všetci zbohatli. Ty zostałeś biednym, żeby myśmy zbogacili się. Ty si opustil domov. Ty opuściłeś dom. Stal si sa bezdomovcem. Ty stałeś się bezdomnym. Povedal si, že vtáci majú svoje gniazdo. I powiedziałeś, že ptaki mają svoje gniazda. Líšky svoje. Lisy mają svoje nory. Ale ty nemáš, kde by si Ale ty nemáš, kde byś głowę położył. Stal si sa bezdomovcem. Ty stałeś się bezdomnym, Panie. Aby si pre všetkých nás zabezpečil. Aby dla wszystkich nas jeden zabezpieczył. Jeden cudowny, wieczny dom. Aleluja. Aleluja. Učinil si nás šťastnými. Učiniłeś nás szczęśliwymi. O Panie. O Panie. Kiedy tak wielkie tajemstwo. Kiedy taka wielka jest ta tajemnica Twojego szczęścia. Twojego szczęścia. To błogosławieństwa. To błogosławieństwa. Uczyń nas tymi błogosławionymi mężmi i żonami. Uczyń nas tymi błogosławionymi mężami i żonami. Abyśmy mogli uczynić szczęśliwymi i błogosławionymi tych drugich. Żebyśmy mogli ubogosławić i uczynić szczęśliwymi innych. Abyśmy zabudli na siebie. Żebyśmy zapomnieli o sobie. Ale abyśmy wiedzieli zápasiť a prosiť za našich blížnych. Abyśmy potrafili walczyć i prosić o naszych bliskich. Teraz, keď máme teraz svoje hlavy sklonené. Kiedy nasze głowy są pochylone. Keď tak Duch Svätý sa dotýka tvojho srdca. Keď tak Duch Święty dotyka twojego serca. A tak vidíš, že mal by si urobiť rozhodnutie. Vidíš, že miałbyś podjąć jakąś decyzję. Urobiť krok viery. Učiniť krok viary. Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj? Komu hovoril Duch Svätý. Do kogo mówił dzisiaj Duch Święty? A chce być tym błogosławionym mężem i żoną. Chce być błogosławionym mężem i żoną. Chcesz pożegnać tych drugich. Chcesz pobłogosławić tych innych, tych twoich doma. Tych twoich, którzy są w domu, tu w zborze. Tutaj w zborze, albo wszędzie, gdzie cię Bóg postawił. Albo wszędzie, gdzie Pan Bóg postawił cię. Chcesz szukać szczęścia i pożegnać. Chcesz szukać szczęścia i błogosławieństwa. Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj? Pochopił ten do Boży. Kto zrozumiał Boże przesłanie dla siebie. Zodwignij swoje. Podnieś swoją rękę. Będę się za Ciebie. Będę się modlił za Tobą. Niech Cię pożegna Pan. Niech Ci Pan błogosławi. I Ciebie. I Ciebie. I Was. I Was tam. A i Was. I Was. I Was, mile dzieci. I Was, młodzież. Kochane dzieci, młodzież. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że jesteś tu przy tobie. Dziękuję za to, że jesteś tutaj obecny. Że swoim świętym duchem sa nas dotykasz. Swoim świętym duchu dotykasz nas. A zjawujesz nam tajemstwo. I objawiasz nam tajemnicę. Pożegnanego żywota. Błogosławionego życia. Pożegnaj te to drogie serce. Pobłogosław te drogie serca. Pomóż. Pomóż. Aby zomreli sami sobie. Żeby umarli sami sobie. A aby żyli Ciebie. I żeby żyli dla Ciebie. Na Twoją radość. Na Twoją radość. A na pożegnanie swoich bliźnich. I na błogosławieństwo dla swoich bliźnich. Ďakujem, že si nás počul. Dziękujemy za to, że słyszałeś nas. A ďakujem, že učiníš viac, ako čo prosiť vieme. I dziękuję, że učiníš więcej, o co prosimy. Pre tvoje zásluhy. Z powodu twoich zasług. Sláva ti. Chvála nech ti bude. Aleluja. Amen. Amen.